dobry. Cześć Marta. Cześć Gosiu. Co tam słychać dobrego w Warszawie? Słuchaj, mam fantastyczną pogodę, pięknie świeci słoneczko, jest błękitne niebo, jest cudownie po prostu. Genialnie. Wszystko, co może być najlepsze. Tak. W ogóle chciałam Ci bardzo podziękować, że się zgodziłaś na rozmowę, bo ja lubię te rozmowy coraz bardziej, a jesteś osobą bardzo zabieganą. Projekt po projekcie wyskakuje na Instagramy, na Facebooki. To są bardzo ładne projekty. No i jeden z nich zdobył fajną nagrodę. Znaczy może nie nagroda, ale no, jesteś w gronie finalistów. To jest bardzo dużo. I chciałam Ci bardzo, bardzo pogratulować, bo wcześniej startowałaś w innym konkursie, ale się nie udało, prawda? Tak. Ja dziękuję za zaproszenie. Cieszę się, że zgrałyśmy terminarze i udało się faktycznie z małymi przeszkodami połączyć i porozmawiać. Tak, zgłaszałam się do konkursu organizowanego przez iHasp. Wysłałam projekt mieszkania, w którym robiłam remont, stylizację, które było przygotowane do długiego wynajmu. Nie została ta praca wyróżniona w żaden sposób, ale w momencie, kiedy zobaczyłam, że inna firma ze Stanów, która organizuje szkolenia homestagingowe, ogłasza konkurs i zaprasza do startu w tym konkursie homestagerki z całego świata, postanowiłam, że wyślę inną swoją pracę, inny swój projekt. I powiem szczerze, że jakoś specjalnie nie liczyłam na żadne wyróżnienie czy dostrzeżenie w ogóle tego projektu, dlatego że spływały tam prace z całego świata i no, znalazłam się w gronie finalistek pomiędzy dziewczynami ze Stanów. Startowały dziewczyny z Australii, z Wielkiej Brytanii, więc taki myślę dość poziom wysoki, no bo inne możliwości też, tak, troszkę i na innym poziomie są te realizacje o innych budżetach. Więc szczerze powiem, że jak dostałam maila, że zostałam finalistką i jakby wyróżniona jestem w tej swojej kategorii, no to trochę byłam w szoku. To jest przyjemne, tym bardziej, że tak. Wiesz... Który to jest rok, kiedy działasz na rynku homestagingu? Tak, stricte homestagingu to mija rok w tej chwili. No. Stricte jakby nie dodatkowo, nie poza pracą na etacie, tylko stricte robię tylko i wyłącznie. To mija rok dokładnie. To bardzo krótki okres czasu taki, tak naprawdę no, gratuluję, bo to wiesz, dziękuję. W ciągu roku... No i mam nadzieję, że się będziesz tak rozwijała z prędkością światła, jak się rozwijasz. Też mam taką nadzieję. Ale powiedz mi, skąd się w ogóle wzięłaś w homestagingu? Powiem Ci, że moja miłość do wnętrz jest od zawsze. Pierwszy taki szczyt bojowy to był pewnie jak u większości dziewczyn, które się zajmują homestagingiem, to było urządzanie własnego mieszkania, już z kolei drugiego. Duże wyzwanie, takie i projektowe, i takie koncepcyjne, i wręcz takie, wiesz, wchodzenie w detale typu rozrysowanie i projektowanie kuchni, nawet projektowanie wysokości półek w kuchni, w szafkach, żeby się zmieściły kieliszki, czy kubki, czy jakieś takie rzeczy, bo jak robi to stolarz, to nawierca ci 50 dziur i tam sobie, wiesz, jeździsz tymi szafkami, żeby było ładniej, no to robi się tak, że na konkretnej wysokości musi to zrobić, więc pamiętam, że sprawdzałam, jakie mam naczynie, jakie mam kieliszki, jakie mam szklanki, jakiej wysokości i dopasowywałam tego typu rzeczy. To samo w szafy na buty, tak żeby zmieściły się co najmniej dwa pudełka z butami na odpowiedniej wysokości, półki, więc jakby takie detale starałam się ogarniać. No i sprawiało mi to ogromną frajdę. Natomiast później zakochałam się w programach wnętrzarskich, które zaczęły się powoli pojawiać. Pojawiały się w naszej telewizji już tak myślę 2012, 2013, 2014 rok
Ja się po prostu zakochałam w tych wszystkich programach. Ja namiętnie oglądałam naszą pierwszą homestagerkę w Polsce, czyli Marię Sęczyszyn. Kochałam te programy, po prostu nagrywałam te programy, oglądałam je w kółko. I z taką otwartą buzią, o Boże, co ona robi z tymi mieszkaniami, jak to pięknie wszystko wygląda. A że w międzyczasie też swoje mieszkania przeznaczyliśmy na długi najem, to ja też stwierdziłam, że muszę te mieszkania jakoś tak podrasować, żeby one trochę były ładniejsze, żeby chociaż zmienić zasłony, chociaż zmienić poduszki, no bo o sprzątaniu to jakby nie było, znaczy sprzątanie to było coś, o czym nie należy myśleć, bo to musi być wykonane. Tak, to jakby dla mnie jest coś oczywistego. To jest coś oczywistego, natomiast jakby na to nie zawsze, jak widzę. Tak, ale starałam się te mieszkania jakoś tak przygotować, żeby fajnie wyglądały. No i na tamte czasy, czyli rok 2010-2011, to było takie dość niespotykane, bo wtedy, wiesz, czasem wchodziło się do mieszkania, gdzie jeszcze były na przykład meble właścicieli i rzeczy właścicieli i one czasem zostawały jeszcze w tych mieszkaniach. Tak, zdarzały się takie sytuacje. Chociaż pamiętam, że ja kiedyś wynajmowałam mieszkanie w Warszawie, szukałam mieszkania w Warszawie w 90-tych latach. To na Międzynarodowej pan miał mieszkanie bardzo ładne, ale powiedział tak, te szafy są moje i one są z moimi rzeczami. Ja mówię, tak, a jest miejsce na moje rzeczy. Nie było miejsca. Ja dokładnie w ten sam sposób wynajmowałam mieszkanie podczas studiów i była taka wielka meblościanka na całą, znaczy taki regał na cały salon i właściwie 90% tego regału to były rzeczy właścicielki, a ja miałam dwie szafki, w których mogłam włożyć swoje rzeczy, tak? Ale wynajmowałam całe mieszkanie, tak? I płaciłam za całe mieszkanie. No tak. Ale takie były czasy. No dobrze. No to słuchaj, w takim razie mam kilka pytań. Czyli, ale też pracować wtedy jeszcze zawodowo, prawda? Normalnie w korpo i... Tak. Bo to jesteś korpo ludyka, jak ja byłam. Tak, pracowałam w korpo. Pierwszy taki pomysł, żeby zająć się homestagingiem miałam... Znaczy może nie homestagingiem, ale żeby odejść z korpo miałam po urodzeniu syna, no co pewnie większość kobiet przechodzi wówczas, bo to jest... No trzeba wyważyć, co jest ważne, tak? A jednak korpo... pochłania bardzo dużo czasu. I później wróciło to do mnie w 2017 roku, kiedy zdecydowałam, że to jest to, co mi się bardzo podoba, co chciałabym robić i chciałabym pójść na jakieś szkolenie, które uporządkuje jakoś tą moją wiedzę zdobytą z programów telewizyjnych. I faktycznie zrobiłam... Tak, i faktycznie, no ja wtedy już byłam zafiksowana na ten homestaging tak dość mocno ukończyłam kurs w 2017 roku, po czym wróciłam dalej do korpo, bo stwierdziłam, no ale jak ja będę się z tego utrzymywać, skoro to jest takie nowe i takie niepopularne jeszcze w Polsce i dopiero raczkuję. Więc wtedy jeszcze tak mnie zatrzymało, wiesz, taka świadomość tego, że może się jeszcze boję, może nie jestem do końca pewna, czy dam radę to robić i czy będę miała co robić jeszcze, tak? Jak już odeszłaś, to teraz jak ty zaczęłaś, bo musiałaś czymś coś pokazać, to jak, skąd miałaś... Portfolio? No, prezentację swoją pierwszą, prawda, bo to jest... Tak naprawdę to jest w tej pracy, to się sprzedaje oczami. To, tak. Co pokazujesz, to sprzedajesz, prawda? Pierwsze realizacje, no to było oczywiście te mieszkania, które mamy na najem długoterminowy przeznaczone, bo tak jak mówiłam, przy każdej zmianie najemcy ja musiałam pójść i się trochę wyżyć. Więc zawsze coś tam zmieniałam, dodawałam. Te mieszkania były coraz bardziej udekorowane. No w ten sposób też ćwiczyłam, ale też robiłam zdjęcia, no bo wiadomo, że później te zdjęcia umieszczałam na portalach, tak, żeby te zdjęcia to mieszkanie sprzedały, czy wynajęły tak naprawdę. Jakby byłam świadoma od początku, że zdjęcie to jest coś, co sprzedaje tę nieruchomość, więc po pierwsze musi być wysprzątana, udekorowana i musi mieć dobre zdjęcia. No dobre teraz, a dobre wtedy,
To są trochę różne sprawy, no ale na tamten moment wydawało mi się, że są dobre, więc robiłam sobie te zdjęcia sama. Już nie pamiętam, aparatem chyba, tak, no bo to wtedy telefonem to takie były, telefony nie do końca były tak dobre jak w tej chwili, ale mam lustrzankę od wielu lat, którą używałam głównie podczas podróży, no i tą lustrzanką jakoś tam sobie starałam te zdjęcia wykonać, żeby uwiecznić, jak te mieszkania wyglądały po zmianach. No i wystawiam je później na portale, więc te zdjęcia mam cały czas dostępne i powiem, że można się trochę pośmiać teraz. No wiesz, ja też pokazuję swoją pierwszą sesję. Tak, ale myślę, że to jest bardzo pozytywne, bo nie zatrzymałam się na poziomie z 2010 roku, tylko cały czas. Jest ten rozwój, no i jakby cały czas trzeba się porównywać do tego, co było u siebie, tak, nie u kogoś, tylko u siebie i dążyć do tego, żeby to było coraz lepsze, ta twoja praca była coraz lepsza, coraz bardziej dopracowana, przemyślana, więc portfolio z poprzednich realizacji swoich osobistych, plus jak zaczęłam, jakby już zdecydowałam, że będę działać na polu homestagingu, odezwali się gdzieś tam znajomi i zajęłam się też mieszkaniem na wynajem kolegi, przygotowałam to mieszkanie, budżet był dramatycznie mały, ale coś ograłam jeszcze dodatkowo swoimi dekoracjami, dodatkami, wystawiłam to też na wynajem, podwyższyłam mu czynsz miesięcznie o 250 zł na Saskiej Kępie. Wynajęło się, było duże zainteresowanie, szybko się wynajęło, więc tam też zajmowałam się prezentacją, zrobiłam zdjęcia. Jeszcze tak nie do końca umiejętnie, ale no, po swoim kursie to wiem. Wiesz co, powiem ci, że 2010 to jest i teraz to jest przepaść technologiczna. To jest sama wtedy uczyłam fotografii i pierwsze co mówiłam, to telefon to nie, no bo telefonem w ogóle nie można było zrobić zdjęć jakichkolwiek. To nie. Ja jeszcze mam telefony z tamtego czasu, też w ogóle ja zaczynałam telefony w 90-tych latach, to były tylko do dzwonienia. Takie tak. Cegły i praktycznie bez wyświetlacz analogowy do taki, no mam jeszcze ten taki kultowy Nokia mam. Ale robiło się trochę zdjęć tym takimi aparatami, tylko to się nie nadało. Tak, ale to była masakra, zresztą no to była masakra, to było, no nic tam nie było widać. No a powiedz mi, no bo wiem, że u ciebie w rodzinie też jest fotograf, prawda? Tak. Moja siostra zajmuje się fotografią wnętrz. Ja masz fotografa, a sama robisz zdjęcia. Tak. Siostra działa na rynku już chyba 4 lata. Jakby ona pierwsza weszła do tej branży właśnie jako fotograf wnętrz. Ja dołączyłam w jakimś czasie i te pierwsze realizacje, czy realizacje nawet tych moich mieszkań na wynajem, jak już byłam świadoma i wiedziałam, że ona robi te zdjęcia, robi ładne te zdjęcia, to brałam ją, żeby wykonywała mi te zdjęcia nieruchomości, żeby już takie było, wiesz, cacuszko, czyli dobre zdjęcia i dobre... Czyli się posiłkowałaś pomocą też, oprócz tego, że sama robiłaś, to się posiłkowałaś. Tak, no dla siebie robiłam, wiadomo, na social media, do wykorzystania jakiś detal, natomiast ona wykonywała te zdjęcia cały czas. Przy pierwszych projektach również, no bo też nie zawsze jest tak, że mogę ją polecić, bo czasem klient ma swojego fotografa i jakby no nie ma o czym mówić i nie ma dyskusji. W tej chwili robię sama. Dlaczego? Dlatego, że nawiązałam współpracę z bardzo dużą firmą, która zajmuje się zarządza najmem krótkoterminowym w Warszawie. I polecają mnie klientom swoim, żebym przygotowała te mieszkania do tego wynajmu, żeby były bardziej atrakcyjne. Czasem trzeba je doposażyć, czasem upiększyć, no tak, żeby też się wyróżniały i żeby przyciągały klientów.
I tam firma współpracuje z fotografami, więc jakby nie ma wejścia już dla nowych osób. No a ja chcę mieć zdjęcia swoich realizacji. Nie mogę skorzystać z tamtych zdjęć, więc muszę zrobić sobie te zdjęcia sama. I stąd właśnie też pojawił się pomysł, żeby trafić do ciebie, trafić na twój kurs i posiąść tą umiejętność. Przepraszam, tutaj mi skapał telefon. Życie. Życie. I żeby potrafić oddać na tych zdjęciach to, co zrobiłam, żeby nie było jakiegoś dramatu strasznego, no i żeby to się nadawało do publikacji, żeby można było też na social media je wrzucić. No i żeby jakoś za dużo nie było takiej różnicy między tą fotografią taką wykonaną aparatem a telefonem. Więc tak staram się. Bo tak ta nagroda, teraz wracam do tej nagrody i cały czas sobie się śmieję pod nosem, że mam wysłać zdjęcia, żeby na aparatem telefonicznym, tak? Tak. I nikt nie widział, nikt się nie zapytał. Nie było kategorii zdjęcia aparatem czy nie, po prostu wnętrza. Nie, powiem Ci coś więcej, bo w momencie, kiedy wykonałam ten projekt, spotkałam się z tą firmą, z którą współpracuję, ponieważ zobaczyłam zdjęcia wykonane przez fotografa w tej nieruchomości i się po prostu załamałam, bo niestety te zdjęcia totalnie przekłamały rzeczywistość. Te zdjęcia pokazały ten projekt jako taki budyniowo-beżowy, a te czernie, które tam były, to były takie szare. To było wszystko tak rozbielone, rozjaśnione. Ja spotkałam się z tą firmą i pokazałam moje zdjęcia. Mówię, słuchajcie, to są zdjęcia zrobione telefonem, nawet bez obróbki, a to są zdjęcia wykonane aparatem. I to jest totalnie inne wnętrze, kompletnie. No powiem, strasznie mi się nie podobają te zdjęcia, które są zamieszczone na tamtej stronie i promują ten apartament. Mam nadzieję, że jak ktoś wynajmuje ten apartament i przyjeżdża, to jest milej zaskoczony. Chociaż no, każdy mówi, że jest ładny i się podoba, natomiast widać ogromną różnicę, jak można pokazać to wnętrze lepiej. Mi się te zdjęcia z telefonu bardzo podobają, bo ja sobie zrobiłam całą tam sesję, ćwiczyłam po twoim kursie właśnie te kadry i pokazałam firmie się mega te zdjęcia podobały, te moje. Stwierdzili, że rzeczywiście no, nie do końca technicznie są wykonane dobrze te przez fotografa i byli zdziwieni, że to było aparatem telefonicznym. Więc jest to plus. Natomiast wracając do konkursu, nie było rozróżnienia. Były kategorie odnoszące się wyłącznie do wnętrz, czyli metamorfozy, urządzanie mieszkania zamieszkałego, czy niezamieszkałego, czy apartamentu wakacyjnego. Ja startowałam w kategorii metamorfozy i można tam było wysłać tylko jedno zdjęcie, czyli jeden kadr, przed i po. Tak, to nie było jakby pokazane całe wnętrze, tylko można było pokazać jedno zdjęcie. Niesamowite, to strasznie takie... Tak, i znalazłam się w finale. Nie widziałam tak. O tym, bo to jest, wiesz, walczysz o jednym zdjęciem tak naprawdę. Tak. W tej kategorii można było tylko wysłać jedno zdjęcie, bo były kategorie, gdzie można było wysłać cały projekt. Natomiast tutaj tylko i wyłącznie jedno zdjęcie, no i tak, co tu wysłać? Tak, no ale stwierdziłam, że wyślę to, które gdzieś tam też pokazywałam w social mediach i ono się bardzo podobało, więc stwierdziłam, że wysyłam to. No i słuchaj, jest ciąg dalszy tego konkursu, bo dostałam zapytanie dokładnie z tej szkoły, która organizowała, czy zechce gdzieś tam skontaktować się z jakąś... Właściwie to jest chyba już firma, która prowadzi takiego bloga w Stanach na temat wnętrz. Przeprowadza wywiady z osobami, które mają swoje programy telewizyjne w Stanach, które my znamy też w Polsce. I zostałam poproszona o opisanie tego projektu, dostałam jakieś tam pytania. Natomiast dokładnie nie wiem jeszcze, gdzie to, w jakiej formie zostanie umieszczone. Czekam na informacje. Natomiast fajne jest to, że ta firma, która organizowała ten konkurs, jakoś tak bardzo później też wspiera, wiesz,
znaczy wspiera, no coś robi, żeby nas też wypromować w jakiś sposób, że czy wyrażamy zgodę, żeby gdzieś tam opisywać w jakiś, publikować te nasze projekty w jakichś gazetach, gdzieś w internecie, no to się gdzieś tam zaczyna dziać. Mam nadzieję, że się będzie działo dalej. Jestem zaciekawiona, jak się to rozwinie i czy to będzie miało jakiekolwiek przełożenie na tutaj polskie realia, jakiekolwiek. Natomiast tam coś się zaczyna dziać i faktycznie dzisiaj nawet przed naszym spotkaniem dostałam maila, czy wysłałam te pytania, na jakim to jest etapie, więc tak. Genialnie. Tak, gratuluję. Wiesz, ja mam z tego po prostu takie dwie nauki, żeby się nie poddawać, że jak gdzieś nie jestem zaakceptowana, to się to po prostu strzepuje piórka, idę dalej, no bo w końcu jest świat jest wielki i trzeba próbować wszędzie, żeby się po prostu nie załamywać, no bo nie zawsze trafimy w gusta. Natomiast druga rzecz, że no warto być odważnym i wysyłać tam, gdzie są takie miejsca nieoczywiste. I warto szukać tego swoje i warto robić dobrą robotę, pokazywać się i nie ograniczać się, że to swojego umysłu tak naprawdę. Tak. Wszystko jest możliwe tak naprawdę, jeżeli się chce. Tak naprawdę. Zrobiłam sobie taką stopkę, wiesz, w mailu też, że jestem finalistką tego konkursu, to zdjęcie, takie logo, bo każda z nas dostała takie logo do używania, czy w social mediach, czy no, do promowania właśnie swojej osoby. No i ta kobieta ze Stanów, która ze mną jest w stałym kontakcie z tej szkoły stagingu, właśnie odpisała, że uwielbia tą moją stopkę w mailu, że bardzo jej się podoba. Ale to jest miłe, jakie to jest cudne. Tak. Po prostu, tak. Wiesz, Marta, ja ci bardzo życzę po prostu samych sukcesów, żeby to ci się jakby były namacalne owoce z tego. Z tego twojego działania. I wiesz co, Gosia, dziękuję ci bardzo. Dla mnie najważniejsze, wiesz co, w tej pracy jest to, żeby ten mój klient był zadowolony, ale nie tak, żeby tylko, wiesz, spełnić jakieś minimum, tylko żeby mu dać tyle, żeby on był taki zadowolony na 200%, a nie na 100%, tak? Żeby nie robić po najmniejszej linii oporu wszystkiego, tak? Żeby... Czyli dążyć do excellence takiego, tak, żeby dać z siebie stop więcej niż na maksa, tyle, ile możesz w danej chwili. Tak, ale to mi sprawia też ogromną radość i ogromną radę sprawia mi to, jak klient później jest mega zaskoczony, że ojej, jak to pięknie teraz wygląda. Myślę, że każda z nas, która robi to, co robi, jest szczęśliwa, jak ta praca jest później doceniona, tak? Jak dostaję na Google opinie, które od zadowolonych klientów, to ktoś się mnie ostatnio pytał, czy sama sobie je piszę. Słucham? Ale jak to mam sobie sama pisać? No nie, no to klient ma mi napisać, tak? Co było dla niego ważne. Nie pisać opinii, no bo to musi przyjść chyba z adresu jakiegoś, prawda? Nie wiem, ja się na tym nie znam, ale chyba... Nie, ktoś mi powiedział, że a wiesz, można napisać i wysłać klientowi, żeby ci to zamieścił, ale, no, ale to jest nieuczciwe. No takie, no nie, to takie nie moje jest, tak, to jest takie nie moje i no, to co mam na tym Google, te opinie i które staram się zbierać, bo to też jest ważne, tak, żeby taki ślad zostawał, nawet jak ten klient jest nie do końca zadowolony, no to niech napisze, co mu tam nie pasowało, albo niech mi napisze, bardzo mi zależy na tym, na tej informacji zwrotnej też, tak, co można poprawić, co można zrobić lepiej, bo pewnie zawsze coś można. No, także to, ta satysfakcja klienta jest bardzo ważna, a to, co się dzieje tak obok, te konkursy to są takie, wysyłam, jak się uda gdzieś tam coś zdobyć, to tylko super i na pewno to pomoże gdzieś tam w zdobywaniu też czy klientów nowych, czy takich bardziej wymagających zleceń później, tak? No to jest... Bo ja bym nie chciała się zatrzymywać na jakimś tam etapie, tylko cały czas rozwijać i zdobywać bardziej wymagające zlecenia, trudniejsze, więc wszystko przede mną, mam nadzieję. Trzymam kciuki, żeby to się rozwinęło w tym kierunku, który bym sobie wymarzyłaś. Bo to jest... Poproszę. Proszę? Poproszę o te kciuki. Trzymam. Ja bardzo lubię twoje zdjęcia i twoje realizacje.
I no nie są takie dopracowane. I to ja lubię dopracowane rzeczy. I już, no co mam powiedzieć. Dziękuję Ci bardzo. Staram się bardzo, bardzo się staram. Właśnie wczoraj wróciłam z realizacji i pan inwestor Flipper w ogóle od wielu, wielu lat tak poprosił, żeby zostawić właściwie wszystko, co tam było. No miałam zabrać tylko kilka gadżetów. Jak te kilka gadżetów zebrałam, to on mówi, kurczę, no tak pani miała niewiele zebrać, tak wydawało się, że tak niewiele, a tyle toreb z tego jest jeszcze, nie? A jeszcze ile zostało? Ja mówię, no tak wygląda ta praca. I mówię, tak, wiem, doceniam, bo często też gdzieś tam wcześniej sam dekorował, sam kupował, a to pani ma z tego sklepu, a to chyba z tego sklepu. Ja mówię, no pan ma dużą wiedzę na temat dekoracji. Tak, ale bardzo, bardzo docenił, bardzo mu się podobało to, co zrobiłam, więc to jest mega takie pozytywne i takie dodaje skrzydeł i nakręca pozytywnie. No wdzięczni klienci i tacy, to są, to jest fajna sprawa. Tak, tak. Dużo doceniałam pracę. No i mam nadzieję, wiesz, że ta wdzięczność przełoży się na polecenia dalej. No tak. No, musi koniecznie. Musi. Nie ma takiej opcji. Albo chociaż na opinię, albo wiesz, tak. No to ja myślę, że ponieważ ja też pracuję akurat z materiałem wizualnym, więc wiem, jak ważny jest ten materiał wizualny, żeby jednak istniał, bo to buduje naszą markę. Tak. Proszę mnie tutaj nie brać za przykład prowadzenia social media, bo tutaj się muszę dużo jeszcze nauczyć. Ja też. Tak, ale oddawanie materiału, czyli takiego projektu dopieszczonego dla klienta, to jest bardzo ważne. I wiele z tych projektów nie widzą światła dziennego, bo na przykład nie są medialne, no ale są projekty, które warto pokazywać, ale to jest tak naprawdę szacunek dla naszych klientów. Tak. Jak my pokazujemy, jak my prezentujemy to, co robimy, i szacunek dla siebie samych, ja tak uważam. To wczoraj też miałam pytanie o świeże kwiaty. Klient był zdziwiony, że przywożę świeże kwiaty, bo z kimś innym jakby rozmawiałam i dogrywałam ten temat, a kto inny wczoraj ze mną się spotkał jeszcze. I mówię, no wie pan, no ale jakby ja to oferuję w swojej usłudze, że to musi być świeże, musi być dopasowane do wnętrza. No tak, bo my to często używaliśmy sztucznych. Ja mówię, pan, sztuczne to ja panu mogę zostawić już później do prezentacji, ale jakby do zdjęć świeży kwiat wygląda zupełnie inaczej. Nasze światło przychodzi, no te lilie były przepiękne. Tak, tak. Cudne. No i pan był właśnie, wracając do kwiatów, zdziwiony, więc powiedziałam, że jakby to jest w mojej ofercie, więc ja nie mogę panu napisać, że przyjadę ze świeżymi kwiatami, owocami, ziołami, a potem przyjadę ze sztucznym kwiatkiem, bo to się trochę nie zgrywa. Mhm. Na coś się umawiamy i to musi być dostarczone w takiej formie, na jaką się umawiamy, bo ja też buduję swoją markę osobistą. Tak, ja nie wymyśliłam sobie nazwy, pod którą gdzieś tam jestem ja, tylko moje imię, nazwisko to jest moja działalność i to, co robię. Tak? I muszę dbać o to, żeby ten wizerunek był spójny, żeby to, co robię, było na najwyższym poziomie, bo to będzie za mną szło. Ja się nie schowam za nazwą firmy. I to jest dla mnie mega ważne, dlatego to też z rozmowy wczorajszej klient mówi, że a wie pani, to wszyscy tak mówią, że tak się starają, że taka jakość, a to pierwszy, drugi, trzeci projekt, a potem to już leci. Przykro mi, że ma pan takie doświadczenia, no bo jakby to jest, wiesz, branża budowlana, tak, więc tam wiemy, jak jest z fachowcami i wykonawcami różnymi. Ja mówię, ale ja mam swoje nazwisko, więc jak ja przy trzecim, czwartym projekcie, daj Boże, żebyśmy tyle zrobili wspólnie, bardzo bym chciała. Dobrze. Boże, to musi mi pan powiedzieć, tak, że coś jest nie tak, natomiast jakby dla mnie każdy projekt to jest ten jedyny, a nie siódme z rzędu, to już tam, wiesz, na 50% wydajności pójdziemy, tak? No tak nie będzie. To jest ważne, żeby być cały czas tak samo dobrym. Wtedy wracający klient jest taki powracający, jest najtańszym klientem. Dlatego, że
To jest zupełnie inny rodzaj współpracy. Ja bardzo moich klientów doceniam i rozpieszczam wręcz, bo to dużo nie trzeba, ale miło mi jest, jak wracają do mnie i proszą, żebym, znaczy proponują mi dalszą współpracę. Tak. To jest bardzo sympatyczne, takie doceniające naszą pracę, tak mi się wydaje. I to jest znak, że robimy dobrze. Tak. Bo rynek jest jednak bardzo duży, bardzo głęboki, mnóstwo osób chce to robić to samo i jest duża konkurencja i warto się starać zawsze. Tak. No, tak. Jakość się obroni. Ja to mam takie powiedzenie, że jakość zawsze się obroni. No jeszcze mam takie powiedzenie, że znaczy obiecuję coś, ale zawsze tą milę dojdę jeszcze więcej. Daj jeszcze parę kroków więcej. Tak. Bo dlaczego nie? Dlaczego nie? Bardzo dziękuję, że opowiedziałeś troszeczkę więcej o tym, jak pracujesz, jak to się wzięło, skąd to się wzięło, jak to się dzieje. Mogę jeszcze coś powiedzieć? Tak, kochana. To jeszcze chciałam Tobie bardzo podziękować, bo boję się, że zaraz zakończysz rozmowę. Chciałam Ci podziękować, Gosiu, bo tak naprawdę to ten Twój kurs bardzo też otwiera oczy w naszej pracy. Bo kursy z homestagingu uczą nas homestagingu, a Ty nas uczysz patrzenia tak, jak widzi to fotograf, tak, żeby to było piękne, tak, żeby to opowiadało historię. Ja naprawdę jestem Ci tak strasznie wdzięczna i tak się cieszę, że trafiłam na ten kurs do Ciebie. Pomijam to, że teraz sesję muszę robić 4 godziny, a nie godzinę. Ale to się teraz się śmieję. Teraz się śmieję, ale faktycznie jakby tak zwracasz uwagę, wiesz, na te detale, że jak chce się faktycznie poćwiczyć, to ta pierwsza sesja moja tego mieszkania, ta sesja, którą samodzielnie robiłam, bez żadnej pomocy, to faktycznie chyba 4 godziny trwała, bo ja każdą rzecz przesuwałam, sprawdzałam z każdej strony. Tak, już jak z każdą sesją, z każdym mieszkaniem jest łatwiej, bo już nawet ustawiając pewne rzeczy, jest nam łatwiej zdecydować, żeby nie przeładować tej stylizacji, żeby ona była taka wyważona, żeby tego nie było za dużo, żeby było potem mniej też przesuwania tak naprawdę. I żeby to ładnie wyglądało finalnie na zdjęciu. Więc jakby Twój kurs powinien być zawsze dołączony do kursu homestagingu, bo nie trzeba robić zdjęć, jeśli ktoś nie będzie chciał później się tym zajmować. Ale to jest kurs pokazujący, jak postrzegać wnętrze. I jest naprawdę mega ważny. Marta, ja nie spodziewałam się tego. Proszę bardzo, na zdrowie, częstuj się. Dziękuję. Wiesz, bo ja tak dziękuję bardzo. Proszę. Ten kurs jest robiony z serca i żeby pomagać innym. W rozwoju ich biznesów. Bo nie jest tylko po to, żeby ktoś sobie sam robił zdjęcie, no bo jestem fotografem, to wolałabym sama robić, ale to jest kurs dla tych, którzy po prostu chcą, mają potrzebę. Chodzi mi o to, żeby jak najwięcej osób skorzystało i pokarmiło się troszeczkę. I to jest tak zrobione, no, bardziej z misją działam tutaj i bardzo lubię moich kursantów. Z wzajemnością. Bardzo lubię, ale Marta, po prostu uwielbiam oglądać. Ja mogłabym spędzać godziny patrząc, bo to już prawie ponad 100 osób jest, ponad 120. Tak. I nie wszystkich śledzę, nie wszyscy pokazują swoje rzeczy, robią. Niektórzy decydują się, że homestaging nie jest dla nich, bo to jest, też mamy takie prawo. Też mam takie prawo. Natomiast myślę, że akurat umiejętności fotografowania mi się bardzo przydają w życiu prywatnym. Tak. Bo to jest fotografowanie, prawda? Sprzęt jest dla każdego rodzaju fotografii. W każdym razie, Marto, żeby nie zawracać głowy w życiu więcej, dziękuję Ci serdecznie za takie miłe słowa. Dziękuję, że się podzieliłaś przede wszystkim tym Twoją drogą, Twoimi spostrzeżeniami, Twoimi przemyśleniami. Troszeczkę odsłoniłaś kulisy pracy z inwestorem, no bo to też jest kwestia tego, jak rozmawiać z takimi ludźmi, jak na co zwracać uwagę.
że trzeba rzeczywiście się trzymać tego, co jest w ofercie i nie dawać, nie obniżać swoich lotów, żeby zawsze być, dążyć do tego nie perfekcjonizmu, ale tak ja nazywam excellence, czyli takiego najwyższych standardów. Tak, dokładnie. To są i myślę, że do tego będziemy dążyć, to ludzie to zawsze zauważą, docenią i będą szukali tego podejścia u innych w tej branży. Jak nie znajdą, to wrócą. Mogą odejść, ale potem wrócą, jeżeli będą mądrzy i roztropni. Jeżeli będą mądrych nie chcemy. Nie, nie. Tak, jeżeli ludzie szanują swoje pieniądze, to będą brać takich właśnie ludzi, którzy dążą do, nie mówię nie perfekcjonizmu, ale takiego... Do wysokich standardów. Wysokich standardów. Tak. I do tego namawiam i też namawiam na moim kursie. Dlatego te sesje nieraz trwają trochę dłużej, ale potem sobie się skracają. Bo to jest kwestia nauki i doświadczenia. Wszystko. Tak. Także jeszcze raz dziękuję. Życzę Ci dobrego, owocnego dnia. A każdej osobie, która tutaj teraz to ogląda, to jeżeli oglądasz, jesteś zadowolona, to oglądaj Martę i to, co robi, czerp, podglądaj i jak masz pytania, na pewno możesz do Ciebie też zadzwonić, zapytać. Zapraszam. Także i to wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia. Dzięki serdecznie. Dobrego dnia Ci życzę.